Amen. I teraz na końcu spotkania pomodlimy się jeszcze o wylanie Ducha Świętego i będzie kilka jeszcze świadectw, więc pomódlmy się. W taki sposób też naszym zwyczajem, mamy też jako wspólnota swoje zwyczaje takie modlitewne, dlatego proszę, żeby modlić się do Ducha Świętego, modlić się w modlitwie w językach. A modlitwa w językach jest nam potrzebna w otwarciu się. Kto modli się w językach, łatwiej się otwiera na działanie Pana Boga. Dlatego teraz proszę, naszym zwyczajem też, módlmy się imieniem Maryi. Przez Maryję prośmy, żeby Duch Święty obdarzył Cię swoimi charyzmatami, darami, żeby szczególnie obdarzył Cię charyzmatem uzdrawiania w imię Boga Ojca Miłosierdzia. Więc teraz też proszę, połóżmy prawe dłonie na osobie, która jest przy Twoim właśnie prawej stronie. I proś o dary Ducha Świętego nie tylko dla siebie, ale również dla tej osoby. O obfitość charyzmatów. Proś właśnie o charyzmat uzdrawiania. Proś o to, żebyś głosił miłosierdzie Ojca. Żebyś mówił o Tatusiu Niebieskim. Żebyś uwierzył i Ty, i ta osoba, za którą się modlisz, w miłość Ojca Niebieskiego. Żeby ta osoba nie lękała się Ojca. Nie lękała się przyjąć Ducha Świętego, którego On posyła. Teraz więc swoimi słowami, ale też możecie razem ze mną modlić się, śpiewając imię Maryja, a potem w modlitwie w językach. Maria, 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 la 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 la, sholai. Maria, wszyscy, wszyscy się modlimy, wszyscy. Maria, 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 przyjdź Duchu Święty i obdarz nas Twoimi darami. Duchu Święty, szalamara, szalamaj, 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 oj, szalamary, szalamaj, szalamaj, szalamar, i salalahiry, i solome, somerahanoj, szalabaria, salabaria, salafaraloj, szanteria, santeria, Maria, Maria. Śpiewaj Maria, a potem módl się w językach. Maria, 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 halaj. Panie, na nowo wylej na nas swojego ducha, Ojcze Tatusiu. Jezu, wylej na nas na nowo swojego ducha. Daj nam nowe dary, a te, które nam dałeś, pomóż nam nimi posługiwać w nowy sposób. Odnów w nas wiarę, odnów w nas miłość, odnów w nas nadzieję. Rozpal w nas charyzmat cudów, charyzmat uzdrawiania, charyzmat ewangelizowania, charyzmat głoszenia Twojego miłosierdzia. Shalama alekento la shalai, shalamaria, salamaria, salamal, shalaferi soy, maria selekeros, alla la 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 Ari 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 Santa Riso le 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 Santa Maria 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 Maria. Powiedz do tej osoby, za którą się modliłeś, powiedz jej z wiarą: Duch Święty napełnił Ciebie. Duch Święty napełnił Cię. Duch Święty napełnił Ciebie. Chwała teraz Duchowi Świętemu. Oklaski dla Ducha Świętego. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała, chwała, chwała.
Duchu Święty, bądź w nas uwielbiony, bądź w nas pochwalony, prowadź nas, kieruj nami i całym Kościołem. Dzięki Ci, Duchu Święty, za wszystko, za dary, za Twoją miłość, za Twoją delikatność i obecność pośród nas i w nas. Amen. Amen. Proszę teraz usiądźcie. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale nie chcemy przedłużać, więc jeszcze bym prosił kilka osób o złożenie świadectwa, ale tak bardzo proszę krótko, zwięźle, żeby ten czas nie przeciągać, dobrze? Potem będzie jeszcze krótkie ogłoszenia, modlitwa błogosławieństwa i powiemy wam jeszcze, żeby też, rozumiem, że ktoś już teraz powoli będzie wychodził, ale będziemy wychodzili stopniowo też z hali Arena, z sektorami, także nie będziemy wychodzili tak, jak to się mówi, na hura, tylko stopniowo porządkowi nasi będą ogłaszali, kto wychodzi, jaki sektor i właśnie jaka strona naszej hali. Także wszyscy bezpiecznie, spokojnie wyjdą, żeby nie było chaosu i czasami, żeby może nie pojawiła się niechcący jakaś panika. Dobrze? Także proszę, wstrzymajcie się jeszcze z wychodzeniem z hali. Za chwilę będziemy mówili, jak to ma wyglądać. Także będzie błogosławieństwo. Te osoby, które przyjęły, które się wyspowiadały, będą mogły potem podejść do tutaj do ołtarza, przyjąć Komunię Świętą i już proszę nie podchodzić, już teraz proszę, po błogosławieństwie, na końcu spotkania nie podchodzimy do kapłanów po błogosławieństwo. Tak jak było na Przeprośnej Górce. Tego nie będzie, bo będzie, byłoby duże zamieszanie. Dlatego nie podchodzimy do kapłanów. Bardzo was proszę. Nie podchodzimy ani po modlitwę, ani na rozmowę, ani na błogosławieństwo, bo dla bezpieczeństwa, dla porządku, tylko będziemy, powtarzam to, stopniowo sobie za chwilę wychodzili. Już teraz też proszę, żebyście uważnie też obrócili się na te wasze miejsce, żeby wszystko zabrać. Żeby nie zostawić czasami torebek, jakichś ubrań, czy nawet telefonów. Bardzo proszę, kochani, proszę, posłuchajcie mnie, nie wychodźcie jeszcze, naprawdę, proszę, będzie na to czas, bo będzie za chwilę zamęt. Poczekajcie, jeszcze do błogosławieństwa, a błogosławieństwo będzie oficjalnym też zakończeniem spotkania. Dotrwajcie do końca. I także proszę, zachowajcie tam też porządek, żeby nie było żadnych jakichś tam śmieci, butelek, żeby było czysto na tym miejscu, które, kochani, zostawicie, bo my musimy o właśnie o 19 już zakończyć na pewno i potem robić bardzo szybko porządki, żeby do 22, jeszcze raz też powtarzam, oddać całą halę tutaj już uporządkowaną. Proszę jeszcze posłuchajmy kilka tych świadectw i będzie błogosławieństwo. Posłuchajmy. Miłość i miłosierdzie. Jezusa. Mam na imię Joanna. Jestem z Oświęcimia. Chciałam dać świadectwo, jak 2 tygodnie temu na spotkaniu miłosierny Jezus uzdrowił moją córkę Gabrysię. Dostała, nie wiem, takich drgawek w pewnym momencie na mszy świętej. Bardzo ją rozbolał brzuszek. I każda matka wie, co ja wtedy przeżywałam, gdy widzisz, że na rękach praktycznie umiera ci twoje dziecko. Ona w momencie twarzy jej zrobiła się zielona, tak jakby życie z niej odeszło. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to był straszny widok. Ja w pewnym momencie bardzo się wystraszyłam, że będę musiała jechać z tym dzieckiem do szpitala i czy zdążę. I wtedy zobaczyłam wewnątrz Hioba, jak bardzo on kochał Pana Jezusa, mimo tego, że stracił wszystkie swoje dzieci, cały dobytek, a mimo to miłował i wychwalał Pana. Więc ja, patrząc na Najświętszy Sakrament, też mówię: Panie, to jest Twoje dziecko, jeśli chcesz, zabierz je. W tym momencie odszedł strach i niepokój. Lecz moje dziecko nadal było chore. Zabrali się, podając jej leki z służby medycznej,
Zabraliśmy ją do karetki pogotowia, gdzie zbadają pani doktor, no ale dziecko nadal wyglądało, jak wyglądało i nie wracały jej siły, ani tak jakby temperatura ciała. Ona cały czas pociła się takim zimnym potem. I ja tak bardzo prosiłam, Panie Jezu, przyjdź. Zawsze wiem, że kapłan, gdy się nad nią pomodlił, to jej bardzo to pomagało, bo ona mi często od urodzenia choruje na brzuszek, bardzo ją ten brzuszek boli. A wszyscy kapłani po prostu byli na ołtarzu, bo to był czas trwania mszy świętej. I gdy przyszłam z karetki pogotowia do kościoła, moje dziecko dostało konwulsji, tak by wymiotów, szybko wyszliśmy na pole i w tym momencie było rozdawanie Komunii Świętej i przyszedł kapłan z Komunią Świętą i tak bardzo go prosiłam, żeby pomodlił się nad moim dzieckiem, co zresztą uczynił, mimo tego, że w ręku trzymał Pana Jezusa. I gdy on się nad nią pomodlił, wszystko ustąpiło. Moje dziecko dzięki Jezusowi zostało uzdrowione. Chciałam prosić w tym miejscu wszystkich kapłanów, którzy będą słuchać tego świadectwa. Błogosławcie. Błogosławcie swoje dzieci. Błogosławcie cały swój lud. Jak ważnym to jest, wasze ręce są namaszczone przez Jezusa. Więc bardzo was proszę, nie unikajcie tego, nie tłumaczcie się czymś innym, że nie ma czasu. Pan Jezus bardzo was kocha. I chwała Panu. Miłość i miłosierdzie. Nazywam się Beata, przyjechałam ze Szczecina. Chciałam powiedzieć, że byłam tutaj w październiku i zostałam uzdrowiona z bardzo silnych, takich męczących bólów głowy, na które cierpiałam od wielu lat. Chwała Panu. Miłość, miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Katarzyna, mam 29 lat i chciałam podziękować Jezusowi za łaskę nawrócenia, ponieważ przez dobre 15 lat w ogóle nie znałam Boga i wszystko zaczęło się w tym roku, kiedy oglądałam właśnie spotkanie przez internet. W ogóle mieszkam w Niemczech, także jest mi ciężko tutaj dojeżdżać, ale staram się kiedy mogę i po tych 15 latach poszłam do spowiedzi z całego życia, która trwała godzinę czasu i to było wielkie wyzwanie dla mnie. Chcę podziękować Jezusowi za to, że błogosławi mi i moim dzieciom, też wychowuje je sama i rozstałam się z ich ojcem już 3 lata temu. Też nie mieliśmy ślubu kościelnego i jest ciężko, ale widzę, jak Pan Bóg błogosławi, dlatego z całego serca dziękuję i jeśli zawierzycie swoje życie Jezusowi, to naprawdę zdziała wielkie cuda. Bóg zapłaci i chwała Panu. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Nazywam się Grażyna. To świadectwo powinnam złożyć dawno temu. Przyjechałam z parafii Najświętszej Marii Panny w Kocku. Na pierwsze spotkanie przyjechałam w 2012 roku w październiku do kościoła świętego Józefa w Częstochowie. Tam prosiłam Boga o łaskę miłości, zgody w mojej rodzinie, o zdrowie na duszy i na ciele. I prosiłam o nawrócenie ze złej drogi mojego syna, bo nieraz wylałam wiele łez. Jezus wysłuchał moją prośbę. Mój syn zmienił się o 100%. Zmienił pracę, znalazł dziewczynę i co byłoby ciekawiej, to w mojej szkolnej koleżanki, córkę. I w październiku 2016 roku biorę ślub. Dzięki Ci, Jezu. Jeszcze innym razem na spotkaniu w Olsztynie kapłan powiedział podczas modlitwy o uzdrowienie, że Pan Jezus przechadza się wśród nas i uzdrawia. Więc i ja bardzo pragnęłam, żeby Pan Jezus mnie dotknął. I prosiłam, Panie Jezu, jeśli to prawda, dotknij mnie. I poczułam ten dotyk. Tego się nie da opisać. Chciałabym
by wtedy czas się zatrzymał. I było tak zawsze. Trwać w tym dotyku. Otrzymałam tyle łaski. Jezu, zabrał mnie lęki, przekleństwa. Wracam zawsze ze spotkania jak na skrzydłach. Dzięki Ci, Panie, za zgodę, za miłość w mojej rodzinie, za moje wnuki, za wszystko. Jezus żyje. Chwała Panu. Pani, bardzo dziękuję za wszystkie świadectwa i przepraszam, ale już niestety nie możemy już kolejne osoby przyjąć. Może następnym razem się uda. Dziękuję za taką wytrwałość tych osób, ale niestety będziemy musieli powoli kończyć. Teraz proszę, powstańcie wszyscy. Jeżeli chodzi jeszcze o spotkanie w styczniu, prawdopodobnie będzie ono jednak nie tutaj, ale w innej hali, w hali sportowej w Olsztynie. Niestety ona jest o połowę mniejsza, bo tutaj mają na razie wszystkie terminy do marca zajęte. W marcu będziemy mieli kolejne spotkanie modlitewne tutaj, a w styczniu i w lutym będzie raczej, z tego co wynika, w hali właśnie w Olsztynie, koło Częstochowy, to jest ta miejscowość. 2 lata temu mieliśmy też tam spotkania modlitewne. No niestety, powtarzam, właśnie to też jest miejsce o połowę mniejsze od tego. A chyba, że może wasza modlitwa wpłynie na to, że może jednak się uda w styczniu, bo są pewne nadzieje, że może w styczniu jednak tutaj się uda to spotkanie poprowadzić. Na razie nie jest to pewne, dlatego proszę też oglądajcie naszą stronę internetową. Te wszystkie zmiany będą na bieżąco, informacje też właśnie na tej stronie. I też proszę już teraz o rejestrację na tą halę w Olsztynie. Jak będzie zmiana, że jednak tutaj, to też będziemy o tym mówić. To może z takiej strony. I też chciałbym, żebyśmy wszyscy również i dzisiaj podziękowali całej naszej wspólnocie miłości i miłosierdzia Jezusa, które to spotkanie dla was przygotowało, bo się trudzili od tygodni, żeby to spotkanie przeprowadzić dla was. Wysiłku trudów włożyli w to i dzisiejsze spotkanie, pierwsze spotkanie w takiej wielkiej hali, a wszystko, co dzisiaj zrobili, szczególnie od samego rana, bo byli tutaj już niektórzy od 6, od 7, znam się troszkę na tym, bo przecież prowadzimy to spotkanie, uważam, że poszło to naprawdę ładnie, spokojnie, także dziękuję wam też osobiście za to, że jesteście tacy właśnie, że macie takie serce i dziękuję. Że ja osobiście mogę również na wspólnotę naszą, moją liczyć, na was, którzy ją tworzycie. A teraz będzie błogosławieństwo, a jeszcze tak krótko, żeby też już kilka minut dosłownie, kilka takich pozdrowień jeszcze. Kto jest, bo jeden z moich braci kapłanów prosił, żebym pozdrowił ze Smykowa. Jest Smyków? Miejscowość. Jest? Gdzie oni są? A tam są na górze. Smyków. Smyki ze Smykowa. Ze Zwolenia ktoś jest? Ze Zwolenia? Zwoleń jest. Końskie, z Końskie, o, nawet z Końskie jest. Z Rzeszowa, Rzeszów. Poznań i okolice.
Szczecinek. Nie wiem, czy jest... Sierakowice są? Sierakowice? Jest. Kaszuby? Tarnów. Tarnów jest? Może i okolice? Jest Tarnów. Głogów Małopolski, czy jest? Głogów? Jest? Tam jest, tyłu. Słowacja, Słowensko. Lipnica Wielka na Orawie. Ze Szczecina i okolic. Moryń. A Moryń jest? Jest tam chyba troszkę. Gdańsk, Gdynia. Ktoś jest też? Z Warszawy i okolic. Sosnowiec. Białystok i okolice. Białystok. Katowice. Chorzów. Opole. Lublin i okolice. Kraków, bo Krakowa jeszcze nie było. O, Kraków jest, jest Kraków. Sokołów Podlaski. Nidzica, a Nidzica jest? Częstochowa. A wszyscy, którzy są z zagranicy, niech poniosą teraz ręce. Wszyscy z zagranicy. Norwegia, Szwecja, wszyscy. To jest tam z tyłu jeszcze. Aha, Opoczno. Jest Opoczno? Tam kilku jest Opoczno. Co jeszcze? Nowy Sącz, tak? Zakopane, Nowy Targ. Jest jeszcze, dobrze. A Wrocław? Jest Wrocław. Starachowice jeszcze. Leszno. Brawo dla Leszna. I Bydgoszcz na końcu jeszcze. Bydgoszcz. Dobrze. A Łódź jeszcze. Łódź, Łódź. Dobrze, to teraz będzie błogosławieństwo. Kęty. Kęty? Podobno jest ktoś... Z Argentyny, tak? Jest Argentyna? Z Argentyny ktoś? Tutaj, z tyłu. Kielce? Kielce, tak? Kielce? Aha, Siedlce, Siedlce. Dobrze, to teraz... Janów? Dobrze, to może skończymy, bo tak byśmy jeszcze długo cieszyli się sobą i tym, jak wielu z was jest z całej Polski i nie tylko, ale musimy już kończyć. I za chwilę tutaj jeszcze poproszę Sławka. Proszę, abyście go po błogosławieństwie posłuchali, bo on będzie wam również dawał takie wskazówki, żeby spokojnie, zobaczycie, że to kwestia 15-20 minut i wszyscy sobie wyjdziecie z hali. Także nie trzeba będzie się niepotrzebnie tam pchać do wyjścia. Teraz proszę o błogosławieństwo
może ojca Ludwika. O, ojciec Ludwik z Meksyku przyleci. Muszę zdradzić wam tajemnicę. W Meksyku był. Modlił się za nas w Meksyku. W Meksyku, w Guadalupe odprawiłem mszę za ojca Daniela i za całą wspólnotę. Pan z wami. Przez stawiennictwo Matki Bożego Miłosierdzia, wszystkich świętych, świętego Ojca Pio, świętą Faustynę, niech was błogosławi, niech was strzeże, rozpromieni swoje oblicze miłosierne nad wami, nad waszymi rodzinami. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jedźcie i idźcie w pokoju Chrystusa.